Kłamstwo. Porozmawiamy dzisiaj o kłamstwie, które jest wszędobylskie. Są nawet badania, które pokazują, jakiego kłamstwa ludzie najczęściej używają. Podobno w samej czołówce jest powiedzenie, właśnie miałem do ciebie zadzwonić. Porozmawiamy o kłamstwie, bo z nim związana jest ciekawa sprawa. Dlaczego właściwie w każdej religii, w każdej moralności, kłamstwo jest zakazane? Będziemy jednak szukali odpowiedzi na to pytanie nie w etyce czy właśnie w religii, ale w biologii i w filozofii języka, w szczególności u pani, która nazywa się Ruth Garrett Millikan, wybitna filozof języka, która tłumaczy, jak działa prawda i kłamstwo na przykładzie życia bobrów. Bobry nie mają języka takiego jak ludzie, ale mają system znaków. Jeżeli pojawia się w pobliżu niebezpieczeństwo i bubr je usłyszy, to wtedy uderza ogonem w wodę. To uderzenie ogonem w wodę jest znakiem, który Sygnalizuje niebezpieczeństwo. Historycznie ten znak tak często towarzyszył niebezpieczeństwu, że Bobry nauczyły się kojarzyć te dwa fakty. Jest znak, jest jakaś rzeczywistość. Ten znak jest bardzo ważny dla Bobrów, bo ma, jak mówi Milikan, tak zwaną wartość przeżycia. Dzięki temu, że mają ten znak i ten znak odnosi się do niebezpieczeństwa, Bobry jako społeczeństwo mogą przeżyć. Te z nich, które rozpoznają ten znak. Mają szansę funkcjonować dalej. Te, które nie potrafiły zauważyć tej relacji, tych już z nami nie ma, bo prawdopodobnie wyginęły. Ta relacja pomiędzy znakiem poprzez uderzenie wody ogonem, a rzeczywistością, będzie funkcjonowała tylko wtedy, kiedy będzie prawdziwa. Jeżeli pojawi się jakiś szalony albo zły bubr, który będzie uderzał ogonem w wodę, żeby wyrazić radość, albo będzie w ten sposób sygnalizował, że spadła temperatura, to to zagrozi społeczeństwu, ponieważ to społeczeństwo Bobrów będzie skonfundowane, nie będzie wiedziało do czego tak naprawdę ten znak się odnosi. Tu zaczyna się kwestia kłamstwa. Tak jak dla Bobrów, tak dla ludzi, relacja pomiędzy znakiem a rzeczywistością, stabilna, taka sama relacja, jest bardzo ważna. Kiedy pomyślimy o społeczeństwach ludzkich, które zbierały owoce w lasach kiedyś tam, dawno, dawno temu, bardzo istotne jest to, że kiedy zaczęły używać języka, musiały nazywać świat w sposób prawidłowy trujące, jadalne. Te dwa słowa, te dwa znaki, tak jak uderzenie ogonem przez bobra w wodę, musiały odnosić się prawdziwie do rzeczywistości. Jeżeli ktoś się pomylił, umierał. Co oznaczało, że kłamstwo może spowodować śmierć. Oczywiście nie wszystkie słowa tak bezpośrednio do rzeczywistości się odnoszą, ale ogólna zasada, którą znamy z życia bobrów i z życia ludzi, jest taka sama. Język Odnoszący się prawdziwie do rzeczywistości, ma istotną wartość dla społeczeństwa. Jeżeli ktoś kłamie, wtedy wprowadza niepokój, niepewność i ta wartość przeżycia jest mniejsza. Czy to oznacza, że nigdy nie wolno kłamać? A ten, kto nigdy nie skłamał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Oczywiście są takie sytuacje, że skłamać trzeba. Być może pamiętacie pierwszą scenę Benkartów wojny, kiedy pułkownik Hans Landa przychodzi do domu, w którym. Właściciel ukrywa żydowską rodzinę pod podłogą i pyta go, czy ukrywa Żydów. Oczywiście w tym momencie prawda, prawdziwe stwierdzenie tak ukrywam byłoby wyrokiem śmierci dla tych ludzi. Więc ten człowiek kłamie. Czy to kłamstwo jest złe? Nie, to kłamstwo jest uzasadnione, ale jako wyjątek od zasady, jaką jest prawda. Nieraz trzeba skłamać, żeby uchronić kogoś przed stratą życia albo przed utratą zdrowia, tak jak nieraz trzeba zabić, żeby ochronić życie. Możemy w samoobronie zabić i nie jest to przestępstwo. Możemy w nadzwyczajnej sytuacji skłamać i także nie jest to przestępstwo. Ważne jest, ażeby pamiętać jednak, że to prawda jest zasadą i że musisz mieć naprawdę bardzo poważne aksjologiczne uzasadnienie, ażeby skłamać. Bo jeżeli kłamiesz, to działasz jak ten szalony bubr, który niszczy stabilność. Znaków społeczności Bobrów i sprowadza na nich niebezpieczeństwo. Jeżeli język przestaje prawdziwie nazywać rzeczywistość, wtedy traci wartość przeżycia i społeczeństwo jest w niebezpieczeństwie. Właśnie dlatego we wszystkich religiach i we wszystkich moralnościach kłamstwo jest traktowane jak zło. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, żebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.